Witajcie w dzisiejszym odcinku z serii Bikini Buddy. Chciałabym Wam przedstawić krótko, czym jest dyscyplina Bikini Fitness, a także pokazać Wam cztery obowiązkowe pozy. Bikini Fitness to stosunkowo młoda dyscyplina należąca do kategorii sportów sylwetkowych. Jednak z roku na rok zyskuje ona coraz większą popularność. Dziewczęta, które chciałyby startować w tej dyscyplinie, muszą jednak zdawać sobie sprawę, że rządzi się ona swoimi prawami i wymogami. Dziewczyny, które chciałyby spróbować swoich sił w kategorii bikini fitness, muszą zdawać sobie sprawę z tego, jak bardzo ważne są ogólne proporcje danej osoby. Stosunek wielkości barków do pośladków, a także wąska talia to cechy bardzo pożądane w tej dyscyplinie. Kryterium oceny podlega także ogólna uroda zawodniczki, odpowiednio dobrany strój startowy, makijaż, fryzura, czy też nieskazitelnie wyglądająca cera oraz skóra. Bardzo ważne, a może i tutaj najważniejsze, jest także odpowiednie zaprezentowanie się zawodniczki na scenie. Dlatego też już za chwilę pokażę Wam cztery obowiązkowe pozy, które każda z dziewcząt startujących w bikini fitness musi opanować do perfekcji. W regulaminie bikini fitness mamy ściśle określone cztery pozy. Pozycja przodem, pozycja prawym bokiem, lewym bokiem oraz tyłem. Pierwsza pozycja, pozycja przodem. Przyjmujemy wyprostowaną sylwetkę. Nogi rozstawione mniej więcej na szerokość bioder, palce delikatnie skierowane do zewnątrz. Jedna ręka spoczywa na biodrze, drugą swobodnie trzymamy wzdłuż naszego ciała. Pamiętamy o wyprostowanych plecach, klatka piersiowa jest zwrócona do przodu, biodra mocno wypięte do tyłu, napinamy odcinek lędźwiowy, przez co nasze pośladki są uniesione. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, wzrok skierowany na wprost, szyja długa i widoczna. Przenosimy wyraźnie ciężar ciała na jedną stronę. Trzymamy tą pozycję, napinając mięśnie, jednak pamiętamy o tym, aby zachować luz sceniczny. Oczywiście pamiętamy cały czas o szerokim i szczerym uśmiechu. Kolejną pozycją obowiązkową jest pozycja bokiem. Wykonujemy ją, robiąc zwrot w prawą stronę. Bardzo ważne w tej pozycji jest trzymanie ciężaru ciała na jednej nodze, czyli tej, która znajduje się z tyłu. Druga natomiast oparta jest wyłącznie o palce, o podłoże. Pięte unosimy, kolano delikatnie ugięte, skierowane jest w naszą wewnętrzną stronę. Ręka znajdująca się od wewnątrz spoczywa na biodrze, druga swobodnie ułożona wzdłuż naszego tułowia. Trzymamy mocno napięty odcinek lędźwiowy, wtedy pośladki są uniesione. Głowa oczywiście na wprost, szyja długa, wyciągnięta. Pamiętamy o uśmiechu. Klatkę piersiową zwracamy bokiem, delikatnie do sędziów. Trzecia poza obowiązkowa to pozycja tyłem. Także przyjmujemy ją, wykonując zwrot w prawą stronę. Ta pozycja jest bardzo podobna do pozycji przodem. Przede wszystkim przenosimy ciężar ciała wyraźnie na jedną stronę. Mocno napinamy mięśnie najszersze grzbietu. Jedna ręka spoczywa na biodrze, druga luźno wzdłuż naszego tułowia. Pamiętajmy o tym, aby unikać nadmiernego wypięcia mięśni pośladkowych, ponieważ możemy zostać za to negatywnie ocenione. Głowa skierowana do góry, nie opuszczamy jej do dołu, wzrok przed siebie. Kolejna, czwarta już pozycja obowiązkowa to pozycja drugim bokiem. Analogicznie do poprzedniej postawy ustawiamy się
prawym bokiem w stronę sędziów. Klatka piersiowa zwrócona do publiczności, lewa ręka spoczywa na biodrze, prawa luźno ułożona wzdłuż naszego tułowia. Pośladki mocno uniesione do góry. Ciężar ciała spoczywa na nodze, która znajduje się z tyłu. Noga przednia delikatnie ugięta w kolanie, kolano zwrócone do środka. Palce stóp oparte o podłoże, a pięta uniesiona. Pamiętamy oczywiście o uśmiechu. Bikini fitness to wbrew pozorom bardzo wymagająca dyscyplina. Prezentacja sceniczna odgrywa tutaj najważniejszą rolę. Dlatego też, jeżeli decydujecie się na start w tej dyscyplinie, zachęcam Was do trenowania pod okiem profesjonalistów, a także poświęcania każdej wolnej chwili na doskonalenie swojej prezencji. Zapraszam Was na indywidualne lekcje pozowania.